Jeśli teraz przechodzisz obok i zastanawiasz się, czy nie jesteśmy przypadkowo jakimiś kolejnymi idiotami religijnymi, którzy nie mają co w życiu robić i nakręcają ci nic nieznaczące głupoty, to chcę cię zapewnić, że jesteśmy ludźmi, którzy mają szczęśliwe życia. Jesteśmy ludźmi pasji, ludźmi miłości, przede wszystkim ludźmi, którzy mają przymierze ze zmartwychwstałym Jezusem. Jeśli jesteśmy ludźmi sukcesu, jesteśmy ludźmi podniesionego życia i chcemy ci dzisiaj zaprezentować tylko dlatego, że wychodzimy tu, żeby dzielić się tą miłością, którą spotkaliśmy. Chcemy ci zagwarantować spotkanie z Bogiem. Ta chora religia tego smutnego kraju nigdy nie reprezentowała Jezusa, nigdy nie reprezentowała Boga. Jeśli jesteś zmęczony wszechobecną bezproduktywnością teorii religijnych, jeśli jesteś zmęczony poleganiem na sobie, to proszę nie czekaj na kryzys swojego życia, nie czekaj na kolejny kryzys geopolityczny, nie czekaj, aż będzie gorzej, zawołaj dzisiaj. Nieznajomość prawa nie zasłoni ciebie, żeby nie ponosić konsekwencji. Tak samo po tym, co nazywa się dzisiaj, staniesz przed sądem i to, że nie słyszałeś, teraz już słyszałeś, bo słyszysz w tej chwili i nie zdecydowałeś, nic z tym nie zrobiłeś, będzie oznaczało, że poniesiesz konsekwencje w formie śmierci, tej duchowej. Chcę ci powiedzieć, że religia skompromitowała się już w tym kraju tak samo, skompromitowało się poleganie na sobie. Miałem kiedyś depresję i próbowałem wszystkiego. Nie czekaj, aż po raz kolejny braknie ci sił, nie czekaj, aż skończą ci się oszczędności, nie czekaj, aż będzie gorzej. Zawołaj dzisiaj, możesz się na nowo narodzić już teraz, jesteśmy tutaj po to. Znamy się na rzeczy, jesteśmy ekspertami. Możemy ci wytłumaczyć, jak przyjść do Jezusa, jak być zbawionym, bo jeśli nie przyjmiesz Go za życia, a słyszałeś, że możesz, to poniesiesz tego konsekwencje w formie śmierci. Robocze to się nazywa piekłem. Jesteśmy tutaj ludźmi, którzy doświadczyli zmartwychwstania Jezusa już na sobie. Nie jesteśmy religijnymi ludźmi, nie jesteśmy religijnymi szubrawcami, jakim pełno w tym kraju. Jesteśmy tutaj po to, aby ci pomóc. Jesteśmy tutaj z miłości. Jesteśmy tutaj, aby cię przekonywać o potrzebie nawrócenia, o potrzebie nowonarodzenia, żeby twoje życie rozkwitło po tym, jak zostanie osądzone.